Magda Żakowska, witam Państwa. Najbliższa doba przyniesie zmienną i dość rześką pogodę. To chłodne powietrze płynie z północnego wschodu, jest ono też wilgotne, a na północy i w centrum kraju zaznacza się niżowy front. Za sprawą tego frontu w nocy właśnie na północy i w centrum kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu lub mrzawki. Te opady będą na ogół już słabe. Na południu pogodne niebo. Tam, gdzie chmury, czyli na północy i w centrum cieplej, bo temperatura chociażby w północnych regionach nie spadnie poniżej 7 lub 6 stopni, w centrum będzie około 5, a na południu nad ranem temperatura spadać może do 3 lub 2 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Jutro bez zmian. Na północ od linii Zielona Góra, Łódź, Lublin duże zachmurzenie chwilami, opady deszczu lub mrzawki, a na południu pogodne niebo. Na północy chłodno, od 7 do 9 stopni, a w regionach południowych 13, a nawet 14 stopni. W regionie w nocy również sporo frontowych chmur i słabe opady. Poranek ciepły, bo będzie około 7 lub 6 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Jutro również może się chmurzyć, miejscami jeszcze słabo popada, ale będą też chwilami przejaśnienia. Rześko, bo termometry maksymalnie pokażą 8 stopni. Nie zmieni się kierunek wiatru, powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu, a ciśnienie będzie się wahać. Jutro w południe barometry pokażą 1006 hektopaskali. Od piątku poprawa pogody, więcej słońca na niebie i cieplej, do 13 stopni. Do zobaczenia.